Świąteczny taniec z gwiazdami na długo pozostanie w naszej pamięci. Pudzian pierwszy raz we fraku. Pomimo zdeklarowanej miłości do Foxtrota został pokonany przez Iwonę Pawłowicz. Ale tylko na rękę, bo na końcu okazał się zwycięzcą. Wszystko odbyło się bez taryfy ulgowej i trup słał się gęsto. W efekcie do odpadania stanęli Wojtek Łozowski i Tomek Schimscheiner, który niestety pożegnał się z programem. No cóż, przed nami kolejna odsłona, tym razem w rytmach salsy i walca wiedeńskiego. Spośród 10 par jedna zatańczy dziś swój ostatni taniec. Która? Zdecydujecie sami. Ze studia TVN. Na żywo. Taniec z gwiazdami. Przed Państwem grupa Volt. Bęgo, 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 te kania. Bęgo, 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 te son. Bęgo, tęgo, tęgo, te lalma. Rytmo, 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 Państwem Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I chyba nikomu nie trzeba już przedstawiać. To była oczywiście grupa Volt Agustino Gurolli. Salsa, czyli sos, smak lub tak jak w naszym przypadku, styl. Czyli co masz na myśli? No o tym, co będą tańczyć dziś nasze gwiazdy. W takim razie nie zapominaj też o walcu wiedeńskim, ponieważ dziś na parkiecie również królował będzie walc. No, tego nawet jakbym chciał, to nie mogłem zapomnieć. Mam to napisane. Aha, to w takim razie masz też gdzieś napisane, co jest następnym punktem programu? No, tego, co teraz będzie, to naprawdę trudno pisać. No to prawda. Nasze gwiazdy prezentują się naprawdę nie do opisania. Zobaczcie wyjątkowo. Zobaczcie zresztą sami. Oto one! Para numer dwa to aktorka Małgorzata Socha i partner Robert Kochanek. Para numer trzy to piosenkarz Łukasz Zagrobelny i jego partnerka Anna Głogowska. Para numer cztery to aktorka Tamara Arciuch i jej partner Łukasz Czarnecki. Para numer 5 to mistrz świata Strongman, Mariusz Pudzianowski i jego partnerka Magda Soszyńska-Michno. Para numer 6 to piosenkarka Marina Łuczenko i jej partner Michał Uryniuk. Para numer 8 to aktorka Magdalena Walach i jej partner Cezary Olszewski. Para numer 9 to prezenter MTV Wojtek Łozowski i jego partnerka Blanka Winiarska. Para numer 11 to aktor Marek Kaliszuk i jego partnerka Nina Tyrka. Para numer
numer 12 to aktorka Elizabeth Duda i jej partner Mario Di Somma. Para numer 13 to prezenter telewizyjny Robert Janowski i jego partnerka Anna Bosak. Nie poprosz do walca, no. Chciałoby się tak powiedzieć, zaśpiewać. No, a przede wszystkim chciałoby się tak zatańczyć i zagrać. Zagrać! Tomek Szymuś i jego orkiestra. Tylko mnie poproś do tańca, którym się życie zatrzyma. Proszę Państwa, to jest taki paradoks. W naszym programie nie może zabraknąć dobrej zabawy, ale nie może też zabraknąć osób, które tę zabawę mogą popsuć. Chociaż trzeba przyznać, że czasami sami bywają dosyć zabawni. Iwona Pawlowicz, Zbigniew Bodecki, Beata Tyszkiewicz i Piotr Galiński. Nasi jurorzy, którzy również zadecydują dziś o tym, którą z par będziemy musieli pożegnać. Fundatorem nagrody dla pary, która dzisiaj opuści program, jest firma Apart. Apart z miłości do piękna. Pierwsza para już bardzo niecierpliwie czeka na swój występ. Tak, to prawda. Podobno są nieźle nakręceni. No i nic z tym dziwnego, bo Marek, jak sam twierdzi, sam wyjątkowo lubi kręcić. Ja się bardzo cieszę dzisiaj, że moje marzenia z dzieciństwa dzięki temu programowi spełniają się. Czyli nasz Foxtrot mogę zaliczyć do moich sukcesów. A droga do sukcesów zaczęła się od niezwykłego prezentu. W momencie, kiedy w domu pojawiła się kamera, kiedy tata ją przywiózł z zagranicy, zacząłem nagrywać tą kamerą wszystko, co było możliwe. To jest Agat. Tutaj usiłowałem być reporterem i dziennikarzem. I mamy właśnie pana w studiu. Dzień dobry. Nasz dzisiejszy program. Dzień dobry państwu. Kamera była moim największym przyjacielem przez bardzo długi czas. Tym przyjacielem pozostała do dziś. A marzenia? Beata Tyszkiewicz. 10. O marzeniach tych, które się jeszcze nie spełniły, nie mówię, nie zdradzam ich, bo boję się, że je zapeszę. Będę robił wszystko powoli, konsekwentnie, żeby one się kiedyś spełniły. Salsę zatańczy para numer 11. Marek Kaliszuk i Nina Tyrka. Santo, santo, yo te pido, conquistar su corazón. Santo, santo, yo te ruego, ponle pilas de dolor. Devuélveme a cuenta y yo, santo, santo, te la amo. Santo, santo, yo le canto, santo, te y devoción.
Marek i Nina. No, gorąca salsa. Ja nie widziałem wprawdzie min jurorów, ale widziałem minę Augustina od ucha do ucha uśmiechnięty. Piotr Galiński. My też się śmiejemy, jak widać. Marku, mam wrażenie, że ten taniec bardzo, że tak powiem, ci przypasował. Było widać radość na liczku, bardzo fajnie zatańczyłeś. Najbardziej mi się podobało to, że byłeś w atmosferze muzyki cały czas. Nie wypadłeś z tego. Były drobne potknięcia rytmiczne, ale zeszły, że tak powiem, na plan drugi. Iwona już się czai. Marku, cieszę się z jednej rzeczy, bo zawsze słyszę, wiesz, byłem pierwszy, to oczywiście słabe oceny, ostatni, to za długo czekałem, a ty zadasz temu kłam, złej baletnicy, rąbek u spódnicy, ale nie tobie. Podobała mi się, tak jak Piotr powiedział, cała atmosfera, wszystko było naprawdę bardzo dobrze i to, że jesteś pierwszy, jak jesteś dobry, to możesz być pierwszy, ostatni, nie ma to znaczenia. Co było fajne? Fajne było, kiedy brałeś takie dłonie i właśnie wchodziłeś absolutnie w klimaty salsy. To były najpiękniejsze momenty. Jeden minus, o którym Piotr wspomniał. Chyba energia jednak cię rozpierała i przyspieszałeś. Na szczęście w odpowiednich momentach Nina mówiła... No bo wylosowała... Zbigniew Wodecki. Ja się musiałem się proszę bardzo. I skorzystałeś z tego moim skromnym zdaniem, że ponieważ salsa nie jest tańcem turniejowym i można było poszaleć troszkę, prawda Piotruś? Tak, tak. I poszaleć, byłeś po prostu na poziomie, to jest czwarty odcinek, ty byłeś na poziomie, piąty, na poziomie siódmego odcinka, jak tańczył Piotr. To ty do pięciu nie mówisz. To było bardzo dobrze. Ja dziękuję wam, a tobie nie. Dziękuję, dziękuję serdecznie. No... Teraz ja chciałbym trochę nakręcić i podkręcić państwa. No myślę oczywiście o tych wszystkich, którzy chcieliby na Marka i Ninę głosować. Zabierajcie się do rzeczy. A ja słyszałam, że Marek podobno bywa bardzo przesądny. Dobra, wielkie brawa. Wielkie brawa, to trudne zatańczyć jako pierwsi w programie, to prawda? Czy Marek, czy to prawda, że jesteś tak bardzo przesądny i czy dzisiaj jakieś rytuały też odprawiałeś przed tą salsą? Nie, jedynie próbowałem się bardzo skupić, skoncentrować i poczuć klimat salsy, co się chyba, mam nadzieję, udało. Nina, czy ty bywasz przesądna? Bywasz przesądna, masz jakieś zabobony swoje? Mam. Czy jest coś, co na przykład uważasz, że może przynieść tancerzowi pecha przed występem? Udana próba generalna. Tak, czyli lepiej na próbie zatańczyć słabiej. Gorzej, tak. Strasznie źle tańczyli dzisiaj na próbie, okropnie, paskudnie. Ale mam nadzieję, że to, co zatańczyli teraz, przypadło do gustu oceną jurorskim. Popatrzmy. Iwona Pawłowicz. 7. Zbigniew Wodecki. 8. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 7. 31 punktów od jury. I zapraszam serdecznie państwa do głosowania telefonicznego. Telefon to numer 0430 70 11. Kto głosuje na Marka i Ninę? I SMS-y o treści 11 pod numer 7326. Można wysyłać nawet w dużych ilościach tę cyferkę. Dziękuję wam serdecznie. Gratuluję. Pozdrawiam się na przyszłość. Dziękuję. Ze studia TVN, na żywo, taniec z gwiazdami. Teraz albo nigdy mogę ich wam przedstawić. Oto bohaterowie nowego serialu TVN, który zobaczycie zaraz po tańcu z gwiazdami. Marta Żmuda-Trzebiatowska i Bartek Kasprzykowski. Przywitajmy ich bardzo serdecznie. Jak się dowiadujemy, Marina Łuczenko stoi przed naprawdę trudnym egzaminem. No, właściwie dwoma, bo jednym z nich jest kolejny występ w naszym programie. No, Marka, staramy się. Bo jeśli z maturą tak samo pójdzie jak z walcem, to wiesz. Normalnie harakiri. Nie. Co nie? Bardzo dobrze przygotowuję się do matury tak samo jak do walca. Na co dzień Marina jest uczennicą liceum imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Udział w programie nie zwalnia jej jednak z przygotowań do egzaminu maturalnego. Marka, powiedz mi, jakiego przedmiotu najbardziej się uważasz na maturze? Najbardziej obawiam się WOS-u. WOS-u? Ponieważ w ogóle nie interesuję się polityką.
i nic o tym nie wiem. Teraz będę tańczyć walc wiedeński, słuchajcie. No Boże. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. Sama to znam. Ale ramę to przytrzymam. Ale to średnio. Trzeba po prostu tylko przysiąść, fikę się pouczyć, skoncentrować się. I mamy to. I mamy to, no. I mamy. Jak z walcem wiedeńskim. Teraz musisz się poczuć jak na egzaminie. Masz pięknie zatańczyć. Tak? I raz, dwa, trzy, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, raz, tak. Dwa, trzy. I zmienny i będzie. I teraz zmienny. Tak jest. Mamy to? Mamy to. Mamy to. Walca wiedeńskiego zatańczy para numer 6. Malina Łuczenko i Michał Uryniuk. Zapraszam was bardzo serdecznie. No naprawdę w tej edycji mam wrażenie, że wszyscy wirują, unoszą się nad parkietem. No jest naprawdę bardzo dużo unoszeń, bardzo ciężkich elementów. Prawda, Iwonko? Tak. O, cóż mam powiedzieć? To już mogę. Sugestia. To była sugestia. Marino, nie bardzo. Kłam, nie kłam. O, brawo. A ty nie przyśnij w nóżkach, bo ty mogłabyś jeszcze przysnąć. Iwona? No dobrze. Ale mnie wybiła Beata. Już nie powiem z czego. Marino, cieszę się, że dzisiaj w ogóle będzie chyba łatwiej, lżej, weselej, bo i tańce są łatwiejsze. Teraz słuchaj, bo teraz ja się popisuję. Tu ze Zbyszkiem chwilę rozmawiałam, że tak jak w śpiewaniu, rzeczy głośne i szybkie śpiewa się ładniej, łatwiej, a rzeczy wolne i rzeczy, gdzie jest kantylena, nowe słowo, długi dźwięk, śpiewa się trudniej. I tak samo jest tańcu. Są rzeczy na przykład jak foxtrot, które zabijają ludzi, albo walc wiedeński. Piękny, ładny, lekki, delikatny. Piotrze? Jeden minus, w lewo od palców szłaś. Ale doszukałam się tego. W lewo od palców. Oko nie było widać no. Tego. Proszę ja bardzo. Ja się doszukałem jeszcze bardzo nieznośnej takiej przywary tanecznej, stawiania nogi z góry w pierwszym kroku, z góry całkowicie, bum. Troszkę to raziło me oko, a najbardziej raziła mnie ważka, którą wykonywałaś w uniesieniu. No, nie było fajnie. O, nie, ta ważka. Udało mi się przeżyć. O, nie. Ale, przepraszam. Nie, no. Nie. Dla mnie, pozwól Iwonko, ty i tak w tyle tygodniu tyle możesz pisać, że mogłabyś mniej mówić. Dla mnie zabrakło jednego elementu. Zgubionego pantofelka, bo to był kopciuszek na balu, jak uwiódł. Obiecuję. Dziękuję bardzo serdecznie. No, jak na maturze Marinie pójdzie tak jak dzisiaj na naszym parkiecie, to powinno być nieźle. A jak będzie u nas, to już zależy tylko i wyłącznie od waszych głosów. Głosujcie. Teraz albo nigdy.
Trzymamy kciuki za Marinę i na pewno będziemy trzymać kciuki również na maturze. Marina zdradziła nam, czego najbardziej się boi na maturze, a z czego jesteś najmocniejsza przed maturą. Jaki przedmiot lubisz najbardziej? Rosyjskiego. Tu nie będzie zagrożenia. Nie. Dobrze. A z czego Marina jest najlepsza na próbach? Na próbach? Mi się wydaje, że w trenowaniu, no, generalnie. Czyli wszystkim, tak? Cierpliwa, pracowita. Cierpliwości może troszeczkę brakuje, aczkolwiek jest ambitna, to trzeba przyznać. Spójrzmy teraz, jak walca ocenią jurorzy. Iwona Pawlowicz. 7. Zbigniew Wodecki. 8. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 6. I dla wszystkich Państwa, którzy będą nie tylko trzymać kciuki za maturę Mariny, ale również chcą głosować dziś wieczorem na ich taniec, numer telefonu 0430 70 06 i dużo SMS-ów o treści 6 pod numer 73 26. Dziękujemy. Miło mi donieść, że jest wśród nas człowiek, który naprawdę wie, co to znaczy mieć końskie zdrowie. Ten człowiek nazywa się Robert Janowski. Doktor Robert Janowski. Przeszliśmy na wizytę. Robert Janowski, o czym być może niewiele osób wie, jest z zawodu lekarzem weterynarii. Przez 2 lata pracował w lecznicy w Piasecznie, ale było to już 20 kilka lat temu. Wody ci dam. Dobrze. Na wodzie się znam. Nie, to jest glukoza. Kurde, nie wiem, gdzie jest woda. Może z kranu najlepiej, prawda? Mhm. Historia z pracy mam kilka. Dostałem w twarz. Powiem w skrócie, koń miał zaparcie, tak? Więc stanąłem nieopatrznie przodem do tyłu konia i dostałem tym wszystkim tutaj, jak z armaty. To do widzenia w takim razie. Niech go pani odchudzi troszkę. On jest po prostu masywny. Studiował weterynarię 8 lat, ale jednego dnia przekreślił lekarską karierę. W lecznicy, w której pracowałem, wtedy był telewizor, godzina 16. A tu patrzę, Józefowicz robi ostatni dzień jest przesłuchań do metra. Od tego momentu życie Roberta zmieniło się diametralnie. Postawił wszystko na jedną kartę, dlatego dziś tańczy dla nas. No, po kłopocie. Obcinać pazurki kotku, no. Okropne. Salsę zatańczy para numer 13. Robert Janowski i Ania Bosak. Ritmo sin igual, pero tu cara me entretiene y no me puedo dispersar. Intento descifrar lo que tu cuerpo quiere, mientras tus ojos me lo piden, encendamos el lugar. Robert i Ania. Piękny kapelusz. Ja się cieszę, muszę powiedzieć, że jesteś z nami, że nie leczysz zwierzątek. Chociaż nie wiem, czy ze szkodą dla zwierzątek, czy ze szkodą dla ciebie. No w każdym razie ja osobiście cieszę się i myślę, że jestem wyrazicielem ogółu, prawda? Piotr Galiński. Ja też się bardzo cieszę, że Robert tańczy nadal w naszym programie i mam nadzieję, że jeszcze potańczy. To, co mi się dzisiaj najbardziej podobało, Robert, w twoim pokazie, to bardzo nisko osadzony byłeś w parkiecie. To jest bardzo dobra cecha. Świetna praca bioder, druga rzecz.
fajne, zamknięte figury. Fajne, to co jest w salsie charakterystyczne, kiedy wiesz, oplatasz dziewczynę. Super. Bardzo fajny pokaz. Iwona. Oby tak dalej. A ja coś powiem, Aniu, tylko proszę cię, nie obraź ty się za to, bo naprawdę jesteś znakomitą tancerką i jest mój wielki szacunek i podziw do ciebie, ale w tej salsie cię Robert pobił. Ja ci powiem dlaczego. Dlatego, że nie, masz trochę, Aniu, takie naleciałości z tańca towarzyskiego, które zresztą znam sama, czyli w salsie tak prostujesz bardzo mocno kolana, czego Robert nie robił i chwała mu za to. Brawo! Tak. Po prostu... Ja nie wiem, o co wam chodzi. Mnie brakowało tak. Drinku z papają i parasolką. Brakowało mi palm. Brakowało Morza. Mi... Morza. Jak ty dokładnie wiesz, o co ja mi wiem, chodzi. Ja wiem, dziękuję, są bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkie zwierzątka, które do mnie nie trafiły. Chyba dobrze. Zgodnie z obietnicą starali się tego wieczoru jak mogli. A teraz przyszła kolej na to, żebyście to wy postarali się jak najszybciej dotrzeć do swoich telefonów. Próbowałam sobie wyobrazić tę salsę, gdyby za Robertem tutaj biegało całe stado zwierzaków po parkiecie. No, mam dwa pieski, no, obydwa zdrowe, całe szczęście. Jednak maskoty są. Robert, czy podobnie jak doktor Dolittle rozmawiasz mową zwierząt? Rozumiesz nie, mowę zwierząt? Nie rozumiem, chyba całe szczęście, tak? Od czego byliby lekarze weterynarii? Ja chciałem tylko powiedzieć, że ta salsa, jeśli państwo tak uważaliście, znaczy mówię do jurorów, to właśnie Ania mnie wszystkiego nauczyła, także tylko tyle. Aniu, a czy na próbach dogadujecie się, nawet jeżeli mówisz... Bez słów, no, absolutnie. A jeżeli mówisz nomenklaturą taneczną, Robert na pewno wszystko rozumie, co do tak, niego tak, mówisz. Tak, bo on na przykład mówi do mnie i widzisz, tutaj są te ósemki, a on nie chodzi mu o ósemki w uderzeniach w muzyce, tylko o konkretne nuty. Dlatego mam taki język łamany, ale dajemy radę. A to prawda, bo wokaliści i tancerze inaczej liczą nuty, to... Tak, tam się raz, dwa, trzy, tam pięć, sześć, siedem. Tak. I potem mam dwa takty na przykład na cztery zatańczyć, parzyste, fach, fach. To było dla mnie trudne jak do muzyka, tak? Słyszycie to? Słyszycie, jakie to jest ciężkie? No, i zobaczcie, jak tu się z nim go dogadać. Strasznie teraz. Trudne. Zobaczmy, jak oceniło jury. Iwona Pawłowicz. 8. Zbigniew Wodecki. 4. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Galiński. 9. No proszę, dużo pisku usłyszeliśmy od Ani. Pisk z radości i słusznie, bo była piękna dziesiątka i bardzo wysokie oceny. Zapraszam serdecznie państwa do głosowania na tę parę. Robert i Ania oczekują na telefony. Telefony zadzwonione pod numer 0 430 70 13 i SMS-y o treści 13 pod numer 73 26. Dziękuję wam serdecznie. Dziękujemy. Swego czasu popularne było hasło kobiety na traktory. Dzisiaj za sprawą Elizabeth Dudy możemy mieć jego mutacje, czyli kobiety na walce. Albo lepiej, kobiety do walca. To był najlepszy, najbardziej ognisty i najwyżej oceniony taniec Elizabeth. Przepiękne figury, dobrze zatańczone, piękny przepływ energii. Miałaś tak piękne, proste nogi, że aż byłam zachwycona. Ja nie ukrywam, że chciałam wrócić, żeby jeszcze raz zatańczyć. Ale to, co było, już nie wróci. Przed Elizabeth nowe wyzwanie. Walc. I to nie jest walc. Walc wiedeński nie jest taki prosty, jak się wydaje. Nasza rama jest trochę... Znakiem zapytania... Ela znalazła niekonwencjonalny sposób na ramę. Wzrok nie może być pusty, musi być pełny, mocny. Wymyśliłam sobie, że może czytając, uda mi się osiągnąć taki wzrok mocny i romantyczny. Łączy teorię z praktyką. Za dużo wiedzy naraz. Może jakoś sobie poradzę z tym walcem. Walca wiedeńskiego zatańczy para numer 12. Elizabeth Duda i Mario Di Somma. They call me the wild rose. Now my name was Elias today. Why they call me right when I don't know? Now my name was Elias today. From the first day I saw her, I knew she was the one. And she stared in my eyes and smiled. The color of roses, they grew down a river, all bloody and wild.
Gratuluję bardzo serdecznie. Mario, czy coś się stało twojej żonie, czy nie? Bo pani tak... Proszę tak pisnąć jeszcze raz. O, to właśnie. Brawo, to była żona Mario. To jest moja żona. To jest moja żona. Gratuluję. Dziękuję. No to... Poznał ją po głosie, to jest jego żona. Ale nie, dobrze, że was to nie wygrzmociło, że tak powiem, z rytmu, naprawdę. Bo to było na dwa raz, na cztery raz, na jeden, to tak różnie było. Ona trzy. Zawsze tak gwizdze w domu. Iwona Pawłowicz. Elizabet, no pięknie wyglądasz, uroczo i w tym stroju, ale... No ale... Ty jesteś kobieta skrajna. Albo białe, albo czarne. Żadnych tam szarości pośrodku. Jak pasodoble było białe, tak teraz walcujesz czarne. No, chmury nadeszły. Ale ja powiem dlaczego. A może już Piotr Galiński powie dlaczego? Otóż wszystkie palce, wszystkie kroki od palców były, Elizabet, a w Wiedeńskim nie ma dużo figur i trzeba no, przynajmniej tą jedną rzecz mieć wytańczoną dobrze. Wszystkie palce, wszystkie kroki były tańczone od palców. Raz, ciężko, dwa, trzymałaś go tak za, no nie możesz takiego trzymania i takiej ramy mieć w standardzie. No. Piotrze? Ale to, co było fajne, to, co mi się podobało, to po... podnoszeniu, gdzie wykonywałaś takie Grand Batman, które wcale nie jest proste, przepięknie wracałaś do ramy, do duży pionu. Duży Batman, tak. Tak, Batman. To było bardzo fajne. A jeszcze muszę powiedzieć, że co byś nie robiła, Elu, dziewczyno, moje oczy podążają za tobą. Tak mi się podoba. Zbigniew? Pięknie wyglądałaś poza tym. Ja po prostu chciałem wyrazić takie zdziwienie, że w hali, gdzie wyprodukowano takie świetne traktory, można było wyprodukować tak świetnego walca. Bo przecież w tym XVII wieku nie wiedzieli, jak te paluchy mają tam chodzić. Pięknie wyglądali, świetny XVII mnie się nie udało z Napoleonem zatańczyć ani w Schönbrunnie, ani w Walewicach, ani w Paryżu, już nie mówiąc. Ale wszystko, Mario, już dalej, wszystko przed Beatą też. Dobrze, że przyjechałem z tego RPA do. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Kasia już tam na was w green roomie czeka. No, czy niekonwencjonalne metody treningu przyniosą Elizabet pożądany sukces? Przekonamy się już niedługo. Wcześniej pożądane są wasze głosy. No i proszę, i było i troszeczkę francusko, i troszeczkę polsko, księstwo warszawskie, piękny kostium napoleoński. Skąd taki piękny kostium napoleoński? Tak, świetnie, świetnie. Chcieliśmy bardzo podziękować ludzi, tak. Halinę, Rafała i pana Jacka z Jonkowa. Stworzyli taki specjalny mundur. Oni specjalnie nam przywieźli ten, jest jedyny w Polsce i właśnie to jest ten. Jedyny w Polsce, proszę, a był u nas dziś wieczorem. Co tam czytałaś na tych treningach, przyznaj się, co to była za książka? Czytałam, jak najlepiej zbudować drogi na nowo dla Euro 2012, żeby Polska ładnie wyglądała, była przygotowana do mistrzostw świata. Stąd jeździłaś na walcu. Stąd tak ten pomysł. Do prowadzenia walca drogowego trzeba mieć prawo jazdy, a do walca na parkiecie co trzeba mieć? Dla mnie tylko moje stopy i piękne kobiety. O mężala. To sam rumieńcy. Spójrzmy, jak walca ocenią jurorzy. Iwona Pawłowicz. 4. Zbigniew Wodecki. 8. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 6. No było troszeczkę groźnie, ale nie do końca tak groźnie ze strony jurorów. Jeżeli państwu podobał się bardzo ten walc i życzą sobie państwo na tego walca głosować, bardzo prosimy o dużo telefonów pod numer 0 430 70 12. I prosimy również o... Zachęcamy również do mnóstwa SMS-ów o treści 12 pod numer 7326. Głosujcie na Eli i Mario. 12. Często mówimy, że nieważna jest ilość, tylko jakość. Jeżeli chodzi o koncert, którego fragmenty zaraz zobaczycie, to wyjątkowo trafna uwaga. Publiczność była. Mało tej publiczności było, ale za to jaka. Ania i Łukasz trzymają się razem na dobre i na złe. Są różne sytuacje. Raz jest łatwiej, raz jest trudniej. I myślę, że te trudniejsze sytuacje jeszcze bardziej nas do siebie zbliżają. Staramy się trzymać tę sztamę. Żeby udowodnić i publiczności, i jury, że może jednak coś potrafimy. To znaczy ja potrafię, bo Ania to jest... My friend, frame. Uważam, że Łukasz super śpiewa, że jest naprawdę utalentowany. I dlatego można powiedzieć, że jestem jego fanką. Szkoda tylko, że my tak naprawdę z Łukaszem tylko trenujemy razem i nie mam okazji usłyszeć go naprawdę na żywo, bo nawet jeśli na treningu się porządnie wydrze, to tylko raz. A wiadomo, że życie przynosi czasem nieoczekiwane, choć wzruszające zakończenia. Aniu, specjalnie dla ciebie.
Salsę zatańczy para numer 3, Łukasz Zagrobelny i Anna Głogowska. Łukasz i Ania! Łukasz, podnieś zwierzęta, zaniesiesz Robertowi Janowskiemu. No ojejku, Boże, jak miło. Króliczka dostała. I Piotr Galiński. Dwie rzeczy mi przeszkadzały w odbiorze tej salsy, tak żebym mógł być całkowicie, że tak powiem, ukontentowany. To znaczy, pierwsza rzecz, ciężar ciała, napięcie, wygięty byłeś do tyłu, to jest bardzo duży błąd. Przeszkadzało ci to w uzyskaniu prawidłowego ruchu bioder, dlatego nie mogłeś ruchu bioder nam tutaj pokazać całkowicie. I druga rzecz, że większość układu tańczyliście albo w pozycji shadow, albo side by side, gdzie salsa jest takim tańcem, że powinniśmy być do siebie i energię z tego, co robimy na parkiecie, co robi dziewczyna i chłopak, uzyskiwać z tego, że jesteśmy ze sobą. Iwona? No i co, i teraz ja jeszcze mam dobić? Nie możesz tylko podnieść. No to samo co Piotr, tak delikatnie mówiąc. No strasznie, Łukasz, nie, co się stało, że tak tańczyłeś salsę? Salsa to jest taniec taki, wiesz, jaki, to jest taki miniu, miniu do kobiety. No, no, można ja się, no, się i tak nie można zgadzam. Się pomiziać. Się od niego. A ty gdzieś tak zrobiłeś coś takiego sztucznego od Aniu? Nie, no to nie a można. Ania, się moich łokci. Wiedziałem, że Piotrek siedzi. Nie, proszę na mnie niczego nie zwalić. Proszę bardzo, Beata. Wszystko Piotra ma rację, zła ocena nie jest dla ciebie. Ja nie panu twoja, powiem, tańczyć z taką czerwoną iskierką. Niech pan... Iskierko, zaprowadź Łukasza, swoją iskrę do Kasi. Dziękuję bardzo. No cóż, wygląda na to, że naprawdę zgrana z nich para. Jeżeli nie chcecie zepsuć tej harmonijnie rozwijającej się współpracy, głosujcie. Im szybciej, tym lepiej. Ja tu jeszcze podziwiam kostium i figurkę Ani. Aniu, powiedz, czy ty, że tak powiem, własnoręcznie tę Julkę urodziłaś, bo ja nie mogę w to uwierzyć. Nie, pomagali mi w tym przez 23 godziny inni lekarze. Inni, ale za ciebie nikt nie urodził, że taką masz figurkę. Sama, nie, ale sama, osobiście. No, aż się nie chce uwierzyć, taka figura. Łukasz. Słucham. Świetnie i... Świetnie i pięknie śpiewasz piosenki. Czy sam je piszesz? Zacząłem pisać na następną płytę, która już za rok. Już za rok? Tak, już, czy aż za rok. I obiecujesz, że będą również twoje piosenki? Będą, sam komponujesz będą. Także? Tak, tak, tak. I będziemy, tak z tej kompozycji. Będziemy bardzo czekać na Łukasza kolejną płytę, a póki co już się nie możemy doczekać ocen jury. Chyba wiem, jakie będą. Iwona Pawłowicz. 5. O. Zbigniew Wodecki. 7. Beata Tyszkiewicz. Aniu. Piotr Galiński. 5. Jesteś ostatni. 26 punktów od jurorów. To jest...
troszkę groźnie dla tej pary. Myślę, że będą bardzo, bardzo liczyć na Państwa głosy, na SMS-y i telefony. Przypominam numer 0430 7003. To telefon, pod który można zadzwonić nawet wielokrotnie, żeby im pomóc. I SMS-y o treści 3, szczególnie w dużej ilości, dużo trójek, dużo razy wysłanych pod numer 7326. Ania i Łukasz bardzo liczą na Wasze głosy. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękujemy, pozdrawiamy. Trzymam kciuki, liczymy na telewidzów. Mamy za sobą 5 przepięknych występów, 5 wspaniałych par i możemy się przyjrzeć po półmetku, jak wyglądały oceny jurorskie. Jurorzy najwięcej punktów jak na razie przyznali Robertowi i Ani, a najmniej punktów jak na razie przyznali Łukaszowi i Ani. Wszystko jeszcze oczywiście może się zmienić, ponieważ to Państwo głosują i Wasze głosy mogą zdecydować o tym, że będzie zupełnie inaczej niż zadecydowało jury. A przede wszystkim wszystko może się zmienić, ponieważ już po przerwie zobaczymy 5 kolejnych konkursowych par. Tuż po przerwie spotkamy się na parkiecie z Magdą Walach i Cezarym Olszewskim. Zostańcie z nami. Ze studia TVN na żywo Taniec z Gwiazdami. W wypadku tej pary śmiało możemy powiedzieć, że wszystkie języki są dobre, o ile prowadzą do celu. Czyli w naszym wypadku do sukcesu na parkiecie. Był obecny. Było o prostej środku ciężkości kroków Fermere. Pumping się okazuje był. Runda kwiflak. Ja powiem coś o ramie. To jest nasz wewnętrzny język. To są pojedyncze nazwy figur trudne do wymówienia. Chasse, Fleck, Arle, Kontraczek, Oversway. Kontraczek. Czarek operuje nazwami rzeczywiście. A ja staram się zrozumieć, nauczyć się i wykonać w miarę poprawnie. Grzez. Jeżeli ja tego wszystkiego nie zapamiętam, no to jest jeszcze Czarek, a potem jeszcze przewijam w domu i oglądam. Czasem tańczysz oversway i wchodzisz później do lunchu. Jeżeli chodzi o terminologię taneczną, to nikt sobie nie radzi, jeżeli nie jest tancerzem. Trzy, hop, kontraczek, flekerle. Flekerle, obroty w prawą, obroty w lewą, wirówka, szase, pivoty. I tak nie jestem w stanie tego zapamiętać, po prostu muszę zatańczyć walca. Hop. Walca Wiedeńskiego. Zatańczy para numer 8. Magdalena Walach i Cezary Olszewski. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and for you. And I think to myself, what a wonderful. Skies of blue and clouds of white and bright was the day and warm secret night and I think to myself what a Magda i Cezary. No widzicie, te brawa są najpiękniejszym komentarzem do przepięknego walca, prawda Iwona? Tu Piotrze, jeśli zgodzę z tobą, dech mi zapiera. Magdo, bo czasami rzeczywiście w naszych programach tak pada najpiękniejsze staccato, najpiękniejsze co, a tego sporo widzimy. Ale dzisiaj przyznaję, że mi szczena opadła, ponieważ...
Wiesz co, bo ty nie czarowałaś. Ja nie mówię o czarowaniu teraz i o tym, o takich wrażeniach artystycznych. Po prostu piękne obroty w prawo, absolutnie prawidłowo wykonane. Obroty w lewo. Flekerle, o którym Czarek mówił, ale przyznajesz, jak to flekerle zatańczyłaś, no to tancerki się mylą w tych krokach, bo to jest niby proste, ale jest trudne. A co to jest flekerle? Przepraszam. To na środeczko tak się kręcą. I przyznaję, że Magda... Piotr, jeżeli mogę... Przyznaję, że Magdo, tak jak dla ciebie, z tą szczeną taką zawisłą już zostanę, tak również Czarku tobie bardzo pokłony złożę. Ładnie mi jest tą szczęką. Czarek, no po prostu bije ci brawo. I ty wspaniały nauczyciel. Piotrze, a co tobie odpadło? Czy opadło? Miszczena tak poszła do góry, w drugą stronę. To właśnie nie wie, co robić. Magda, ja już ci kiedyś powiedziałem, że wiesz, miałem bezsenną noc. Teraz powiem... coś, żeby podbić wypowiedź mojej jeszcze przyjaciółki. Masz jedną super, taką bardzo, bardzo dobrą cechę. Potrafisz się idealnie podporządkować partnerowi w standardzie. To ja to. Zbyszek. Zbigniew Bodecki, proszę Państwa. Będę mówił. Co z twoją szczęką? Ważna, że szczęka też mi opadła, ale mogę jeszcze powiedzieć. Wypadła. Ja się cieszę. Ja się zdążyłem ułożyć. Zdążyłem ułożyć. Nie, Madziu, słuchaj, Madzia, ja się cieszę, że mamy w Krakowie Wawel, Wieżę Mariacką, Rynek i Madzie Wala. I smoka. Dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękuję. Magda Cezary, dziękujemy. No, jak widzieliśmy, proszę Państwa, Magdzie mimo pewnych trudności udało się zapamiętać instrukcję obsługi walca w najdrobniejszych szczegółach. A teraz wy zapamiętajcie, że czas już na głosowanie. Ale Magda ma, zdaje się, jeszcze jakąś swoją specjalną technikę korygowania prób. Opowiadałaś o tym, o ile dobrze zrozumiałam, że nagrywasz na kamerę próby i później analizujesz tak, błędy tak, w domu. Tak, tak, tak. Czasami sobie nagrywamy w momencie, kiedy ćwiczycie? Jest, tak, oczywiście, kiedy ćwiczymy i wtedy mam szansę zobaczyć to, co robi źle. Oglądacie potem wspólnie poprawić. I Czarek Macia poprawia? Sama ogląda. Sama ogląda. Ja widzę ją na ale nie popadasz w samo uwielbienie. Oj, ty jesteś daleko. Bardzo krytyczna kobieta. Bardzo. Czy twojej duszy, Czarku, bliższe są tańce standardowe, czy latynoamerykańskie? No chyba widać. Prawda, standardowe, tak. Standardowe. Mhm. Czyli dzisiaj czułeś się... Czułem się dobrze. Czułeś się jak najbardziej tak w swoim sosie. Tak. W jakim sosie? Jury przyrządzi nam dziś oceny za tego walca. Popatrzymy. Iwona Pawłowicz. Z absolutną pewnością. 10. Zbigniew Wodecki. Beata Tyszkiewicz. Piotr Galiński. No kochani, oceny w sosie wykwintnym. Słodki waniliowy pudding od jury. Same smakowitości, 4/10. Wielkie brawa. Czy równie smakowite będą oceny Państwa? Zapraszam do głosowania pod numer telefonu 0 430 70 08 i zapraszam do wysyłania SMS-ów o treści 8 pod numer 7326, głosując na walca Magdy i Czarka. Okazuje się, że sztukę rzucania kobiet Mariusz Fudzianowski opanował bezbłędnie. A najlepsze jest to, że rzucone przez niego panie zawsze lądują na cztery łapy. Nasz podróż, ostatni super finałowy podróż, to było tak, że za każdym razem nam nie wychodziło. Na próbach generalnych dwa razy wyszło troszeczkę nie bardzo. To spadło mi na głowę, to przewróciliśmy się razem. Mariusz lądował na podłodze, ale dalej ja byłam na rękach. Jak już ją miałem na rękach, do wyrzutu pewnie się czułem i szło to zrobić. Też nie jestem dumna z tego, że się udało. Dobra, ale pierwszą rzucę i tak. Nie. Jestem trochę kamikadze. Nie boję się, a tym bardziej z Mariuszem, bo Mariusz jest silny chłopak. Na barki biorę w granicach 200 kg, więc 50 kg dla mnie jest to piórko. Nie muszę. Wiem, że on mnie zawsze złapie. Najwyżej mi złapie za nogę do góry nogami, albo nie wiem, za ucho, ale na pewno mnie złapie. Żeby zapewnić sobie zawsze miękkie lądowanie i zrelaksować mięśnie Mariusza, Magda zabrała go na basen. Jak widać, Mariuszowi spodobała się sesja treningowa w wodzie. Czy dziś zaskoczą nas czymś wyjątkowym?
Salsę zatańczy para numer 5, Mariusz Pudzianowski i Magda Soszyńska-Michno. Emergency, pay the doctor beat, emergency. Mariusz i Magda, proszę Państwa, w tym kostiumie na pewno trafi na okładki wielu czasopism. A jak ty się przygotował? Proszę, proszę bardzo. Mam nadzieję, że trafisz również na okładkę Teletygodnia, tylko... Czy się zmieści z tymi włosami? Piotr Galiński, proszę bardzo. No, bardzo mi się podobała ta salsa. Możesz, ale możesz. Jeszcze bardzo... nie zabiorę Mariusz, mikrofonu. Mariusz, panie Pudzian, bardzo mi się podobało, bo każda mistrzyni świata w salsie chciałaby z tobą te butterfly'e tak zwane wykonywać, bo by się czuła ekstra pewnie. I to rzeczywiście była najmocniejsza strona tego pokazu. My tutaj za dużo nie powiemy, bo się martwimy o te swoje szczęki. Powiem ci tak, to co mi się bardzo podoba, jak się rozwijasz z odcinka na odcinek, to, że potrafisz w trakcie układu przytrzymać Magdy, powiedzieć hola, zaczynamy w rytmie. Przychodzi, to jest fajne. Przychodzi to Mariuszowi z wielką trudnością. Panie Mariuszu, teraz albo nigdy, niech pan powie. No. Iwona Pawlowicz. Stop, stop, jeszcze chwila. Przepraszam, panie Iwono. Trochę mam nadmiar tych włosów, Piotrze, a widzę, że u ciebie ubogo. No, kochany mój. Mój kochany Mariusz pomyślał o mnie, proszę państwa. Jestem. Iwona, Iwona Pawlowicz. No jest. I tak zostań, Piotr, tak zostań. Iwona. Mariusz, swoim tańcem jest rzeczywiście coraz lepiej, ale masz jeszcze jedną fajną cechę. Nie ukrywam, że potrafisz w czasie tańca bardzo skupiać oczy wszystkich oglądających, również na? Moje, na, tym razem na swoich pośladkach. O, Iwona. Dziękuję bardzo, dziękuję. Oglądają nas dzieci. Przyznaję, tak ładnie ruszasz bioderkami. Zbigniew przyciąga Wodecki. Tę uwagę. Rację, ona ma rację. Beata ma. Bardzo ładna. Następnym razem razem zatańczymy. Być może już niedługo pośladki Pudziana znajdą się na okładce Teletygodnia. Bardzo proszę. Już były w Super Ekspresie. Mariusz, jeżeli nawet one się nie zmieszczą do tego samochodu, to masz bardzo prostą sprawę. Ty go będziesz po prostu nosił. I tak będziesz wcześniej niż ja wszędzie z tym samochodem. Dziękujemy bardzo. No, a propos rzucania po parkiecie, to po tym, co tu zobaczyliśmy, nie pozostaje wam chyba już nic innego, jak tylko rzucić się do głosowania. Ja przyglądałam się temu treningowi w basenie. Można powiedzieć, że trening nie uszedł im na sucho. Czy mierzyliście wyporność basenu, jak Mariusz wskakiwał z rozpędu? Nie, powiem może tak. Było taki fajny, mały eksces. Wchodzę do jacuzzi. Jacuzzi nie pryska. Duże plums? Nie, było wszystko okej. Okay. Wychodzę z jacuzzi, woda wylatuje na kamerę. Wszystko na zewnątrz. I zatopiliście tak. Operatorów? No delikatnie mówiąc. Do którego mówiąc piętra woda poszła, jak wskakiwałeś? No tak, z metr do góry. Z metr do góry. No to było co sprzątać po tej kąpieli na basenie. Zobaczmy, co się będzie działo po ocenach jury. Iwona Pawlowicz. 7. Zbigniew Wodecki. 9.
Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Galiński. 8. No tak, po takich ocenach nie ma co sprzątać, można się tylko cieszyć. To bardzo przyzwoita kolekcja punktów. I mam nadzieję, wspaniałe głosy od Państwa. 0400 30 70 05 to telefon, by głosować na tę parę. I piąteczka pod numer 7326. Mariusz i Magda liczą na Wasze głosy. To nie koniec. Wszyscy znamy piosenkę Chłopak z gitarą byłby dla mnie parą. Ale w tym wypadku to dziewczyna z gitarą może być dopiero parą. Do prób Walca Wiedeńskiego Tamara i Łukasz przystąpili z energią i zapałem. Walc Wiedeński jest w miarę prostym tańcem, jest bardzo romantyczny i elegancki. On jest taki, że człowiek właśnie ma wrażenie, że się przenosi w inną epokę. Myślę, że będzie się Tamarze go dobrze tańczyło, bo pasuje do niej. Nawet pani Beata Tyszkiewicz zauważyła, że Tamara to chodząca elegancja. Walc Wiedeński powinien się kojarzyć z Wiedniem, z Austrią, czyli z tymi miejscami, z których on pochodzi. Natomiast Walc Wiedeński kojarzy się z Rosją. Może ze sprawą filmów, takich jak Anna Karenina czy Doktor Żiwago. Moja rodzina zawsze była gdzieś blisko z wschodnimi stronami. Taganka. Mój tata się urodził w Brześciu, moja mama też się urodziła w północno-wschodniej Polsce. To jest mama, wygląda jak właśnie z filmów jakichś rosyjskich. Babcia Nadjeżda. Jej siostra miała na imię Lena. Jej druga siostra miała na imię Sasza. Ja twój na wieki parista. U mnie w domu słuchało się Wysockiego, więc tam gdzieś on sobie pobrzmiewał te klimaty. Tak, myślę, że jestem sentymentalna. Walca Wiedeńskiego zatańczy para numer 4. Tamara Arciuch i Łukasz Czarnecki. Tamara i Łukasz. Ale jak ten walc. Walc piękny, moim zdaniem, Iwonko. Masz rację, Piotrek. Dziękuję bardzo. To w takim razie, Iwonko, to już nie mów. Ja tylko przepraszam, się wtrącam tutaj, proszę. Ale ja uważam, że ja tak powinna wyglądać statua wolności, proszę Państwa, jak ta pani. Piotr Galiński. Ja mam dzisiaj chęć spytać partnera. Łukasz, jak ci się tańczyło Fleckerle z Tamarą? Dobrze. Dobrze. Całkowicie? Tak. Nie kłamiesz? Nie. A jaka bestia sprytna, no. Dobrze, dobrze. Ja tam widziałem te Fleckerle, że tak było trochę ciężkawe. Ale wiesz co, Tamara, muszę ci powiedzieć, wiesz co, on ma tak długie kroki robił w tym walcu, tak się rozpędził, że chylę czoła, że nadążałaś. No. Długie nogi mam. Czy Beata Tyszkiewicz podtrzymuje? Piotrusiu, nie zaczepiaj, wiesz przecież, że to jest moja faworytka. No właśnie. Dlatego. Co ja tu będę mówiła, a potem mnie zgasi, wiesz, ta czarna mamba. Bez sensu.
Ja dostałam taką piękną żmiję, klasyczną lalika przecież i dali mi czarną. Ja mówię, proszę, dajcie mi opolizującą, bo ona mi zerwie z szyi przecież. Ona jest zdolna do wszystkiego. Dziękujemy bardzo serdecznie. Ale wiesz co, Piotrze, ja może coś jedno zdanie. Nie o tam, śmiało, co, śmiało. Ale to rzeczywiście Beata ma tak, czarne rajstopy, widzę buty, wszystko czarne, czarne. Beato, czarną mambą, z czarnym podniebieniem trzeba się urodzić. Dziękujemy bardzo serdecznie. Do widzenia. Ale słuchajcie, mamy już dwie kobiety, które tak sądzą. Iwona Pawlowicz i Doda. Co? Tak, tak, no nic, już mówię. Proszę Państwa, było romantycznie, było sentymentalnie, było efektownie i nawet naszym jurorem nie udało się popsuć tego wrażenia. Mam nadzieję, że wy też nie zawiedziecie. Ja przyznam, że ten walc naprawdę mnie wzruszył i przyprawił o bardzo serdeczny, ciepły uśmiech. I mam wrażenie, Tamara, że romantyczny walc płynie w twojej krwi. No, chyba jest mi bliski rzeczywiście. Powiedziałaś, że jesteś sentymentalna. Jesteś nie jestem sentymentalna. Są teraz takie czasy, że nie można być sentymentalnym. Trzeba twardo stąpać po ziemi, ale czasami warto odlecieć w jakieś rejony. Na chmurce. Na chmurce. A ja słyszałam również, że Tamara pięknie maluje i szkicuje. Czy jeżeli poprosilibyśmy Tamarę, żeby przygotowała kiedyś jakiś szkic, zgodziłbyś się zapozować? Dałbyś się narysować, no, naszkicować? No nie odmówiłbym Tamarze, na pewno. No. Przyjmiesz jakąś piękną minę, będziesz rysować. Obiecam, że on kiedyś narysujesz. Dobrze. Więc nie musi wyrobić żadnych min. No, spójrzmy, spójrzmy, jakie oceny naszkicują jurorzy. Iwona Pawlowicz. 9. Zbigniew Wodecki. 10. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Galiński. 9. No i bardzo to piękny obraz. Tamara i Łukasz zadowoleni, ale myślę, że będą jeszcze bardziej szczęśliwi, jeśli od Państwa nadejdzie również dużo głosów. 0 430 70 04 to numer telefonu i SMS-y o treści 4 pod numer 73 26 należy nadsyłać. Dziękuję Wam serdecznie. Czekają na Wasze głosy. Przekonamy się wkrótce, że recepta na sukces w salsie jest bardzo prosta. Ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Cóż, łatwo powiedzieć i jeszcze łatwiej zrobić, o ile ćwiczy się w dobrym towarzystwie. Dla Wojtka ostatni program to była bardzo emocjonalna chwila. Był o krok od opuszczenia programu. Długo nie mógł się z tym oswoić. Jak zacząłem, że stoimy we dwóch, to już było mi smutno właśnie, bo wiedzieliśmy, że ktoś z nas... Więc to było smutne, to trudne, kurde, na maksa dziwnie się czuję, bo pierwszy raz jesteśmy w tej sytuacji i dla mnie to coś nowego. I to jest naprawdę niesamowite, jakie emocje daje ten program. Naprawdę jestem w szoku. Aby wypaść jak najlepiej w dzisiejszej salsie, z pomocą Wojtkowi przyszedł popularny kubański muzyk José Torres. Nie pokazuje mi samych kroków, jak technicznie je przedstawić, raczej całą filozofię salsy właśnie tego, że ja mam ją prowadzić, że partnerka ma mi ufać, że ja jestem z nią. Musisz się dać prowadzić, kochanie, musisz się dać prowadzić. Salsa to łacina, a te tańce lubię, no bo jestem energicznym chłopakiem, który gdzieś tam wszędzie chce tą swoją energię spożytkować. Wojtuszu, zrobiliśmy co mogliśmy, masz świetną partnerkę, życzymy się powodzenia, do miłego zobaczenia i jeszcze raz ćwiczyć, ćwiczyć i co? Najlepszego. Salsę zatańczy para numer 9, Wojciech Łozowski i Blanka Winiarska. Ha ha.
Wojtek Łozołazowski i Blanka Winiarska. Ale tutaj widziałem, że i jakieś podliska była, owoce południowe dla jury. Zobacz, już jedzą, czy, jedzą. Piotrze, czy mógłbyś między bananem... Dla mnie bamba w ogóle. W tym momencie już jest po herbaciach, to się mówi. Posprzątałeś tą salsę, świetna. Dziękuję klasa. Bardzo. A Iwonka? Ja tylko dorzucę, że na początku się trochę zdenerwowałam, bo tak całą salsę sobie tutaj przerzuciłeś, ale tak, jak tam machnąłeś w falę, to przyznaję, że mi zaimponowałeś. I mało tego, dzisiaj to chyba pierwsze w salsie, za każdym razem jedyne, Wojtku, tańczyłeś tak zwane E, raz, C, dwa, E, tamta, E, ciągle robiłeś E. W sobie to E. E, nikt nie miał E, a wy miałeś. I pani... Batna, ty co dostałaś? Melona ci dali. Musisz dać dziesiątkę. To jest kokos. Kokos, przepraszam. Ja dawno nie widziałam, Piotrusiu, żebyś taki był zdumiony. To, co powiedział Piotr, zobaczyłam naraz w oczach Piotra Głosowskiego, co tak. On mówi, w jakim on jest humorze, jakie się jemu cudownie podobało. Tak. Tak widać było naprawdę w twoich oczach, jak w zwierciadle. No, to się tak nie zdarza często, żeby Piotruś Galiński taki był... Wylewny. Dostał banana w końcu. Dziękujemy właśnie bardzo. To chciałam powiedzieć. Blanka... I Wojtek Łoża. Że wystarczy jeden banan. To jest tylko jeden sposób na to, żeby tym razem nie narażać Wojtka i jego partnerki na niepotrzebne nerwy w finale. Myślę, że jest on wam bardzo dobrze znany. Wojtku, powiedz, czy zrozumiałeś, przemówiła do ciebie ta filozofia, o której mówił wasz gość José Torres, filozofia jak salsy? Najbardziej tak. Starałem się przelać to tutaj na parkiet. Mam nadzieję, że jako tako było. Starałem się gdzieś tam czasami poprowadzić Blanusię. To teraz ja mam bardzo poważne pytanie do Blanki. Bardzo poważne, tak? Słucham? Po ile te banany u pani, proszę pani? Dzisiaj jest dla wszystkich gratis. Gratis. Papryczki ostre. Tak, dobrze. Dobrze, czyli była to taka przyprawiona ostrą papryczką chili salsa, ale i troszeczkę osłodzona owocami południowymi. Zobaczymy, na ile ambiwalentne będą oceny jurorskie. Iwona Pawlowicz. 8. Zbigniew Wodecki. 8. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Galiński. 10. Piękne 36 punktów, chociaż temperatura tej salsy na pewno miała więcej niż 36,6. Jeżeli państwa temperatura wzrosła oglądając tę salsę, zapraszam do głosowania pod numer 0430 7009 i o wysyłanie SMS-ów proszę. SMS o treści 9 prosimy. Pod numer 7326. Dostaną państwo bananka. Dziękujemy. Jak pokazują ostatnie wypadki, nasz sztandarowy kochanek w odpowiednich warunkach potrafi być bardzo wrażliwy na piękno. Kobiece piękno oczywiście. Cudnie, jak w prawdziwym saloniku. W tym tygodniu Małgosia postanowiła zgłębić teorię walca w wiedeńskiej kafeterii. Tak jak i pogoda za oknami jest coraz piękniejsza i słońce coraz częściej zagląda nam do okien, tak chyba też ja z nową energią wkraczam na sale treningowe. Przyszła w poniedziałek, usłyszałam muzykę i z takim nastawieniem jak w paso, że okej, robimy, będzie fajnie, będzie dobrze, ja to zrobię. Normalnie, słuchaj, wyglądasz fantastycznie. Jest to taniec liryczny, romantyczny, więc na pewno chcemy podkreślić charakter tego tańca. Dwoje ludzi mogło się do siebie zbliżyć i mężczyzna mógł objąć partnerkę. Tak właśnie będzie i w naszym tańcu i ta nasza historyjka, którą do tego sobie ułożyliśmy, niech pozostanie tajemnicą, ale tak samo skończy się romantycznie. Może nam się uda zrobić tak, że będzie ładna rama i ładna głowa. Walca Wiedeńskiego zatańczy para numer 2, Małgorzata Socha i Robert Kochanek. Springing fresh from the world.
Gosia i Robert. No, nasz David Copperfield. Miał być Kopciuszek, Beato? I proszę, jak na życzenie Kopciuszek. Piotr Galiński. Mi się podoba, Robercie, że wydobyłeś ze swojej partnerki nowe pokłady energii. Wiesz, że wdzięku właśnie, że potrafiłaś, Małgosiu, pokazać nam taki nastrój radosny, potrzebny przy odbiorze Walca Wiedeńskiego. Błędami zajmie się Iwona. Mi się podobało. Piotr Galiński po bananie z łagodnią. Tak. Małgosiu, tych błędów wcale nie było tak dużo. Jedna rzecz od niej zaczynam, bo potem coś jeszcze chcę pozytywnego powiedzieć. To ja idę do przeszkadzało domu. Mi troszkę... Sieć? Przeszkadzało mi troszkę, że się czasami obijaliście tak klatka piersiowa o klatkę piersiową co chwileczkę w tańcu. I to trochę przeszkadzało. Natomiast rzeczywiście ten walc był tak lekki, radosny. Raz widzisz świeci słońce, raz pada deszcz. Pasodoble to był właśnie ten deszcz. Ty oglądasz te brazylijskie słońce. Seriale? Tak, pięknie. I Zbigniew Podolski. Zawsze to był Kinguski, proszę jeszcze. Ja muszę się między tymi paniami... Nie serial, tylko film, no po ale ty grałaś. A co jest? Przepraszam, co robimy? Przepraszam bardzo, przepraszam. Odsyłamy do Kasi, dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Do widzenia. No zgodzicie się chyba, że aż przyjemnie było popatrzeć, jak na parkiecie zbliża się do siebie dwoje ludzi. No teraz wy zbliżcie się do swoich aparatów telefonicznych. Patrzyłam na wasz materiał z prób, kiedy Robert tym razem bardzo był mniej srogi, bardzo pozytywnie motywował Małgosię. Czy wolisz taką pozytywną motywację? Jest świetnie, będzie dobrze, jesteś fantastyczna. Oczywiście, oczywiście, to też zależy też wszystko od charakteru tańca. Tym razem nie zaczarował, więc mam nadzieję, że poszło dobrze. Czy czary trenowałeś u Davida Copperfielda? Czarów uczyła mnie Gosia, także zadziałało, chyba się nauczyłem, bo zatańczyła dla mnie rewelacyjnie. Robert jest dumny ze swojej partnerki, a jest partnerem bardzo wymagającym. Mam nadzieję, że to ten piękny walc docenią również jurorzy. Popatrzmy na oceny jurorskie. Iwona Pawłowicz. 8. Zbigniew Wodecki. 9. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Galiński. 10. Aż 20. 8, 9 to bardzo wysokie, piękne oceny. Ja serdecznie Małgosi i Robertowi gratuluję. Jeśli do tych gratulacji wraz z głosowaniem dołączają się Państwo, przypominam numer telefonu 0430 70 02, telefon i SMS-y o treści 2 pod numer 7326, aby głosować na Małgosię i Roberta. Serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję Wam za walce. Dziękuję bardzo. I to była ostatnia para tego wieczoru i ostatni nasz taniec konkursowy. Obejrzeliśmy wszystkie 10 pięknych tańców. Możemy teraz przyjrzeć się tabeli, jak wyglądają nasze oceny jury. Jurorzy dzisiejszego wieczoru najwyżej ocenili Magdę i Cezarego, na miejscu drugim Tamara z Łukaszem, na miejscu trzecim Małgosia z Robertem, to nasza pierwsza trójka u jurorów. Na razie najmniej punktów ma Łukasz z Anią w ocenie jury. Jaka będzie Państwa decyzja, który najpiękniejszy taniec tego wieczoru wybiorą Państwo? Mają Państwo jeszcze na głosowanie 8 minut, więc proszę wybrać swoją parę. Można zadzwonić wielokrotnie i wysłać wiele SMS-ów na Waszą ukochaną parę. Jeśli ktoś nie zdecydował się jeszcze, mają Państwo kilka minut i mogą Państwo się przyjrzeć skrótom wszystkich 10 tańców konkursowych. Zapraszam do obejrzenia.
Jeżeli głosujesz na Marka i Ninę, dzwoń 0400 30 70 11 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 11. Jeżeli głosujesz na Marinę i Michała, dzwoń 0400 30 70 06 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 6. Jeżeli głosujesz na Roberta i Annę, dzwoń 0400 30 70 13 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 13. Jeżeli głosujesz na Elizabeth i Mario, dzwoń 0400 30 70 12 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 12. Jeżeli głosujesz na Łukasza i Annę, dzwoń 0400 30 70 03 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 3. Jeżeli głosujesz na Magdę i Czarka, dzwoń 0400 30 70 08 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 8. Jeżeli głosujesz na Mariusza i Magdę, dzwoń 0400 30 70 05 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 5. Jeżeli głosujesz na Tamarę i Łukasza, dzwoń 0400 30 70 04 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 4. Jeżeli głosujesz na Wojtka i Blankę, dzwoń 0400 30 70 09 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 9. Jeżeli głosujesz na Małgorzatę i Roberta, dzwoń 0400 30 70 02 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 2. Fundatorem nagrody dla tancerza jest Dax Cosmetics, producent fluidów o konsystencji musu. Kaszmirowa gładkość w make-upie. Dla której z naszych gwiazd będzie to ostatni taniec w naszym programie? A komu udało się zdobyć dziś wasze największe uznanie i wasze głosy? Tego wszystkiego dowiecie się zaraz po przerwie. Bądźcie z nami. Ze studia TVN na żywo taniec z gwiazdami. Nasze głosowanie, proszę Państwa, zostało zakończone. Wszystkie głosy są podliczone. Podajemy już za chwilkę ostateczne wyniki. A kogo zobaczymy za tydzień? A z kim pożegnamy się dziś? Na tę wiadomość czekają. Robert i Ania. Elizabeth i Mario. Marek i Nina. Wojtek i Blanka. Magda i Czarek. Marina i Michał. Mariusz i Magda. Tamara i Łukasz. Łukasz i Ania. Oraz Małgosia i Robert. Najwięcej punktów dzisiaj zdobyli. Magda i Cezary. Na drugim miejscu zdobywcami srebrnego medalu w dzisiejszym odcinku są... Robert i Ania. Robert.
Brązowy medal dzisiejszego wieczoru i również miejsce na podium na trzecim miejscu dziś wieczorem przypada... Mariuszowi i Magdzie. Prawie na podium. Piękne czwarte miejsce, ale w każdym razie bardzo bezpieczne zdobywają dzisiaj. Wojtek i Blanka. Kolejna para, która może czuć się dziś bezpieczna i już w przyszłym tygodniu znów dla nas zatańczy, to... Małgosia i Robert. A choreografię do następnego odcinka mogą spokojnie zacząć przygotowywać. Tamara i Łukasz. Która para teraz poczuje ulgę i kamień z serca? Kto to będzie? Łukasz i Ania. I na ostatnim, niezagrożonym dzisiaj miejscu pozostaną na pewno w programie Elizabeth i Mario. Marina i Michał oraz Marek i Nina to dwie pary, które przeżywają teraz wielkie emocje. Niestety jedna z tych par zatańczyła dzisiaj dla nas ostatni taniec, a druga już za chwilkę odetchnie bezpiecznie. Kto będzie musiał dziś wieczorem pożegnać się z Państwem? Na pewno ja będę musiał o tym Państwa poinformować. Do następnego odcinka nie przechodzą Marina i Michał. Wielkie brawa! Dzisiaj zatańczyli dla nas pięknego walca. Michale, mamy bardzo malutko czasu na pożegnanie. Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy na nas głosowali i wszyscy, którzy nas wspierali i wszystkim tutaj przewspaniałym ludziom. No, kochamy was. Dziękuję bardzo. Przykro nam, proszę państwa, że musimy pożegnać się z kolejną parą. Ale mamy też dobrą wiadomość. O godzinie 23 w kulisach Tańca z Gwiazdami pokaże się nasz kochany Rafał Bryndal. I porozmawia również... Zapraszam na kulisy Tańca z Gwiazdami, które będę miał przyjemność prowadzić. Rafał spotka się jeszcze raz z żegnającą się z nami dzisiaj parą. A w przyszłym tygodniu, przepraszam najmocniej, jeszcze dziś wieczorem, tuż po Tańcu z Gwiazdami, zapraszamy Państwa raz jeszcze na nowy serial. Nowy serial w TVN. Teraz albo nigdy, a za tydzień, właśnie za tydzień w naszym programie tańczyć będą Sambę i American Smooth. Bądźcie z nami. Dziękujemy.